Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Na początku sprawa, uważam, dość ważna, która uświadomi nam, jak działa ta nasza demokracja, z nieoczekiwanymi moimi, przepraszam, wnioskami. O tym na przykład BBC. Jak wiecie Państwo, w Białym Domu dwa dni temu znaleziono kokainę. Już media rzuciły się na syna pana prezydenta, pana Huntera Bidena. Jednego tłumaczą, inne czują jakiś związek z kokainą, z panem Hunterem Bidenem. Znaleziono to gdzieś podobno w budynku czytelni, gdzie różni ludzie mają do tego miejsca dostęp, na przykład wycieczki, bo podobno około 800 obywateli dziennie zwiedza Biały Dom i to było właśnie w tej przestrzeni. No, tak czy siak jest jakiś związek pana Huntera Bidena z narkotykami. On sam się przyznał do zażywania narkotyków. W ten sposób wpadł w jeszcze większe problemy, bo niektórzy sprytni ludzie połączyli fakty i stwierdzili, no skoro wiedział, że jest narkomanem, a później wystąpił pozwolenie na broń, więc złamał następne prawo, bo nie powinien zataić swojego uzależnienia przed policją, która mu pewnie to pozwolenie wydała i tak dalej, i tak dalej. To są, proszę Państwa, rzeczy, które się dzieją ostatnio. Teraz Secret Service, to ta specjalna służba amerykańska, bada kokainę znalezioną w Białym Domu. Komentatorzy, w tym osoby znane, mówią, no, że w Białym Domu się ćpie, to normalne. Ja bym tutaj radził sprawdzić, jaka jakość była tej kokainy, bo jeżeli to była jakaś taka podła kokaina, przeciętna kokaina dla przeciętnego Amerykanina, no to można by podejrzewać, że rzeczywiście no, ktoś z tych wszystkich zwiedzających wypadło mu, tak? I to, ale jeżeli to była kokaina prima sort, no to wtedy to też jakby zdradza przynajmniej poziom zamożności właściciela kokainy. Tak czy siak mamy taką sensacyjną informację. Ona ewidentnie godzi w dobre imię prezydenta Stanów Zjednoczonych, który stara się przecież o reelekcję. Sam tego nie rozumiem. Każdy zdroworozsądkowy człowiek na tej planecie puka się w głowę. Przez kogo będą zarządzane Stany Zjednoczone? Na przykład pod koniec następnej kadencji, tak, ten człowiek będzie miał blisko 85 lat i już dziś wykazuje różne defekty zdrowotne, ale to nie wszystko. Nagle też wypływa informacja na temat pana prezydenta Joe Bidena i jego syna Huntera Bidena, który to prezydent miał w 2018 roku załatwiać córce Huntera Bidena studia na dość prestiżowym uniwersytecie w Pensylwanii, University of Pennsylvania, gdzie są pewnie jakieś egzaminy wstępne, trzeba się wykazać odpowiednią wiedzą, bo na takie uczelnie byle kogo się nie przyjmuje. No i właśnie tam pan Joe Biden miał dokonać jakichś manipulacji związanych z przyjęciem no chyba wnuczki w takim układzie. No i to się wydało, proszę Państwa. Teraz, po tych 5 latach to się wydało, wyszło publicznie. Jaki, proszę Państwa, jest wniosek? Przeciętna osoba wyciągnie wniosek. No, prezydent Biden ma teraz problem, ma złą prasę. No, ale to chyba normalne. Niektórzy powiedzą, że przed wyborami takie rzeczy się wyciąga. Proszę Państwa, no takich rzeczy, mimo że prezydent Biden był znany z różnego rodzaju dziwnych akcji, jakoś te rzeczy nie wychodziły w poprzedniej kampanii, a wychodzą teraz. I ja bym tego, proszę Państwa, nie wiązał z kampanią wyborczą. Ja bym to powiązał zupełnie z czym innym, bo jeszcze mamy trochę czasu do kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, i jeszcze może społeczeństwo amerykańskie to 10 razy zapomnieć. W mojej ocenie mogą być to naciski na prezydenta Bidena, ale nie czynione przez jego konkurencję, bo
uważam, że demokraci nie mają konkurencji w postaci republikanów, tylko czynione przez jakiś kapitał, który tak naprawdę włada Stanami Zjednoczonymi. Po co bym miał taki kapitał to robić? Proszę Państwa, no chociażby po to, żeby prezydent Biden wpuścił Stany Zjednoczone w wojnę z Rosją. Chociażby z tego względu. No pomyślmy. Być może, że on nie chce. Być może, że ma te ludzkie odruchy i boi się takiej totalnej konfrontacji. Być może, że nie jest we wszystko wtajemniczony, bo uważam, że nie jest we wszystko wtajemniczony. Że ci, którzy naprawdę rozdają karty, to są ci bardzo bogaci ludzie, bo to oni decydują, kto będzie wybrany w Stanach Zjednoczonych. Wystarczy, że jednego z kandydatów usuną z mediów, które sponsorują lub są właścicielami nawet, czyli tak jak sponsorują, to też są właścicielami, spokojnie. Oni decydują wtedy o treści. A ten na przykład nie chce. Może ma opory, może ma inne plany, może go naciskają koledzy z partii, żeby nie podejmował różnych radykalnych kroków w stylu wpuszczenie Stanów Zjednoczonych w wojnę. I co się wtedy robi z takim prezydentem? No właśnie się używa takich nacisków. Zobacz, jak wpuścisz Stany Zjednoczone w wojnę, to nie będzie wyborów, to ochronisz dupę. A jak nie wpuścisz, wsadzimy cię do więzienia, wsadzimy do więzienia twojego syna, nawet twoją wnuczkę możemy wsadzić do więzienia, bo nie zdawała egzaminów, tylko za poplecznictwem jakimś tam została wpuszczona. A więc daj taką broń, a nie inną, albo wpuść Stany Zjednoczone, zachowasz wolność, zachowasz majątek i tak dalej, i tak dalej. Może być to, proszę Państwa, forma ciśnięcia prezydenta Bidena na eskalowanie konfliktu na terenie Europy. Ktoś powie, ale jaki interes ma wielki kapitał, żeby wpuścić, żeby rozpocząć taką dużą wojnę? No, cały czas powtarzam, nie jest odcięta Europa od Rosji. Fizycznie, tak, kinetycznie, faktycznie, tylko na zasadzie zerwania umów, nowych umów, tak, sankcji. To wszystko, proszę Państwa, może się zmienić jak za dotknięciem magicznej różdżki. Gdy ruch dobrobytu i pokoju dojdzie do władzy, to proszę Państwa, wojna staje. Nie ma zagrożenia w Polsce. Nie tylko chodzi o takie inicjatywy jak ruch dobrobytu i pokoju na terenie Polski, ale też w innych krajach. Ludzie, obywatele w poszczególnych krajach coraz bardziej frustrują się sytuacją, nie rozumieją wyrzeczeń. W Stanach Zjednoczonych na przykład już jest mocna krytyka w stosunku do rządów prezydenta Bidena i tej partii demokratycznej, że my, Amerykanie, mamy duże cięcia w służbie zdrowia, mamy cięcia nawet w budowie infrastruktury drogowej, bo pieniądze idą na wojnę. Więc na tej fali niezadowolenia w Europie, bo my mamy to samo, mogą dojść do władzy ci, którzy wojnę zakończą gwałtownie. A więc plan kapitału amerykańskiego związany z odcięciem Europy od Rosji, czyli uzależnieniem 600 milionów ludzi od woli jakiejś wąskiej grupy przedsiębiorców, bandytów w Stanach Zjednoczonych, czyli zrobienie z niewolników, wyrobników, parobków z Europejczyków, to jest, proszę Państwa, naprawdę poważny cel ekonomiczny. To są naprawdę poważne pieniądze. Zresztą Polska już się przygotowuje jakby do tego scenariusza, tak? Budowa portów kontenerowych, na razie w planach oczywiście, można nawet powiedzieć w fantazjach, ale to już jakby wyłania, buduje nam wizerunek przyszłej Europy. Stany Zjednoczone, ta Wall Street, tak, będzie pośrednikiem w handlu w jedną i w drugą stronę, z całym światem. Oni nie pozwolą nam zarobić, oni nie pozwolą nam wstać z kolan. Będziemy harować, jak chłopi w średniowieczu, będziemy harować, wyrzekać się, więc warto docisnąć prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby bardziej wyeskalował wojnę na terytorium Ukrainy. Na przykład o Polskę.
To jest moja analiza tego wszystkiego, tych dziwnych przypadków z prezydentem Bidenem, które się teraz dzieją. Proszę Państwa, Secret Service, służba prezydencka. No, ja rozumiem, że oni przede wszystkim służą narodowi, tak, ale proszę Państwa, nie żartujmy. Tam nie jeden szwindel Secret Service krył temu czy innemu prezydentowi i nagle jakiś członek Secret Service, umundurowany jeszcze na dodatek, znajduje torebkę i nie chowa jej do kieszeni, nie powiadamia swojego przełożonego: szefie, znalazłem to, szef sam zadecyduje, co z tym zrobić. Nie, normalnie raport piszą, afera. Proszę Państwa, to nie pasuje w ogóle. Nie mam mowy, żeby wielcy tego świata, którzy codziennie są w Białym Domu, nie mieli wpływu na Secret Service. Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że przedstawiciel wielkiego kapitału mówi: szefem Secret Service w Białym Domu musi być ten i ten, bo my cię będziemy chronić, prezydencie. Musimy mieć pewność, że to będzie dobry fachowiec, zaufana osoba. I najprawdopodobniej bardziej taki szef ochrony, który sam też dobiera sobie pracowników, będzie lojalny w stosunku do wielkiego kapitału niż, przepraszam, jakiegoś tam prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja sobie wyobrażam, że to, co teraz się dzieje z prezydentem Bidenem, to nie jest akcja na rzecz Republikanów czy Donalda Trumpa, tylko to jest akcja dociśnięcia prezydenta, żeby wyewoluowała ta wojna z dalekiego Donbasu nieco dalej. No to taka moja ocena. Proszę Państwa, też polecam Państwu artykuł z The Washington Times, nie mylić z The Washington Post. To mniejsze medium, konserwatywne, jest świetna analiza, która też nam ujawnia, jak działają Stany Zjednoczone. Ja jestem zadowolony, że ten artykuł do mnie trafił. Tytuł jest, przed chwilą widzieliście Państwo tytuł oryginalny, możecie Państwo dojść do tego artykułu. Kongres nie wypowiedział wojny Rosji, ale zezwolił na użycie przeciwko Rosji siły USA. Proszę Państwa, artykuł jest autorstwa Andrew Napolitano. No, ktoś powie, no jakiś sobie Andrew Napolitano artykuł napisał. Nie, nie, proszę Państwa, Andrew Napolitano to fachowiec, jest byłym profesorem prawa i sędzią Sądu Najwyższego Stanu New Jersey, opublikował 9 książek na temat Konstytucji Stanów Zjednoczonych i taki to wie, co mówi, wie, co pisze. Przedstawił nam tutaj, jak działa władza w Kongresie. Tam jest, proszę Państwa, banda ośmiorga. Okazuje się, że jest taki twór, oczywiście on się tak oficjalnie nazywa, to jest taki jakby konwent seniorów. I te 8 osób na cały kongres de facto w sytuacjach tajnych uzgadniają, jak się ma kongres zachować. No, wiemy to też z kinematografii, tak? Że tak to się dzieje, ale pan profesor właśnie nam to ujawnia. I ja tylko końcowy fragment Państwu przeczytam, o co chodzi w tym artykule. Żeby móc wywołać wojnę Rosji, potrzebne jest stanowisko kongresu, a nie prezydenta. Ale kongres tak stworzył prawo, że przekazał kompetencje, pewne kompetencje dla prezydenta i tym pan Joe Biden w tej chwili zarządza, decyduje na podstawie tych kompetencji. Ale pewne rzeczy są niezmienne. Atak, który usprawiedliwi pójście na wojnę, wywołanie wojny, poza swoją nieuchronnością, tak? Musi być realny. Zagrożenie militarne ze strony przeciwnika musi być poważne i namacalne. Cel wojny musi być jasny i osiągalny, a środki muszą być proporcjonalne do zagrożenia. Czy Rosja, pan Napolitano pyta, grozi Stanom Zjednoczonym? Nie. Jakich poważnych czynów dopuściła się rosyjska armia przeciwko Stanom Zjednoczonym? Żadnych, pisze Napolitano. Jaki jest cel pana Bidena? No, Biden tego nie mówi. Ja uważam, że to nie jest cel pana Bidena, że to jest cel kapitału. Odcięcie Europy. Proszę Państwa, im zupełnie nie przeszkadza handlować z Europą, tym z Wall Street, handlować z Rosją i Chinami, ale chodzi o to,
że ten handel ma być za ich pośrednictwem. Być może oni nawet nie chcą zabijać Rosji, Chin, Europy, no bo po co zabijać konia, który ciągnie woźnicy wóz, tak? Ale odciąć Europę, żeby uzależnić od Rosji i w ten sposób też, proszę Państwa, odciąć Rosję, żeby ta nie mogła sprzedać do Europy, to już jest korzyść. I tylko problem, jakim kosztem? Ja uważam, że w tych planach koszt to życie, majątek, przyszłość Polaków. To jest ten plan Międzymorza, pas spalonej ziemi. Czy kongres stoi na straży konstytucji? Pyta Neapolitano. Czy prezydent stoi na straży konstytucji? Odpowiedzi są oczywiste. Żeby to zrozumieć, trzeba przeczytać artykuł. Oddaliśmy konstytucję na przechowanie w ręce nieuczciwych politycznych hakerów, którzy ją ignorują. Patrzcie, ten sam problem, który mamy teraz w Polsce za rządów Mateusza Morawieckiego. Ja na początku śmiałem się, krzyczą konstytucja, konstytucja, oni mieli rację, ale jak to Jacek Kaczmarski śpiewał w piosence Rehabilitacja komunistów, nie zamordowaliby go, to sam by mordował. To samo dotyczy tych z Platformy, czy tam Koalicji Obywatelskiej. Gdyby oni rządzili na tym etapie, robiliby tak samo jak Mateusz Morawiecki. Bo to, proszę Państwa, jak wyglądała kampania wyborcza PiS-u, jak wyglądał życiorys, poglądy Mateusza Morawieckiego, to się wszystko na ostatniej prostej nagle zmieniło. Jakby inni ludzie. Ja uważam, że dlatego, że wykonują polecenia kogoś z zewnątrz, co kiedyś nawet pan Radosław Sikorski zdradził, tak, że Polską rządzi ktoś z zewnątrz i że robimy laskę Amerykanom. On to z głupoty pewnie wypowiedział, bo ja też widzę, komu on służy. Konsekwencjami są śmierć niewinnych ludzi, niekończące się długi i masowa utrata wolności osobistej. To są konsekwencje tego postępowania, które prezentuje Kongres, czyli Republikanie i Demokraci, rządy pana Bidena, a uważam, że ta teoria o naciskach na Bidena w celu eskalacji wojny jest całkiem sensowna, a na pewno trudna do obalenia. Na naszej zaś szerokości geograficznej media, już nawet nie politycy, media dwoją się i troją. Co to są media, proszę Państwa? No to mamy wirtualna Polska, reklama Lays, tak? Reklama korporacji amerykańskiej utrzymuje wirtualną Polskę. No to na prostym przykładzie, tak? Media starają się nam wmówić preanalogia, jak to było na Ukrainie przed wojną, że proszę Państwa, Rosja to jest jakieś chuchro. Sam pan Bartosiak już teraz nie musi, bo wychował mnóstwo uczniów, którzy za niego ten bełkot, ten antyrosyjski bełkot prowadzą i retorykę umacniającą nas w naszej kuloodporności, polska kuloodporność. Ja przypominam, że pan Bartosiak zerżnął doktorat z pracy innego człowieka. Ja przypominam, jaki to jest fachowiec. Już nie pamiętam, czy było w programie, musisz to wiedzieć. Jak nie było, to Państwo napiszcie, to ja specjalnie o tym wątek zrobię, jaki to fachowiec pana Bartosiaka. Proszę Państwa, ile kanałów oni opanowali, kanałów takich z dupy, niszowych, które mają w tej chwili dziesiątki tysięcy wyświetleń, zajmują się ciekawostkami, jako rodzynki tam są podawane treści antyrosyjskie, a ludzie to jedzą to ciasto i ćpają potem te niezdrowe rodzynki, to są potem ich poglądy. Nawet sobie nie zdają sprawy, jak są urabiani, ile kanałów propaguje te treści bartosiakowe. Dziś Bartosiak się, powtarzam, lekko wycofał, bo jak można komuś ukraść dorobek intelektualny? Proszę Państwa, to jest chamstwo z drugiej strony. W Stanach Zjednoczonych takie chamstwo jest na porządku dziennym. Takie chamstwo też dostrzegamy w ruchu dobrobytu i pokoju. Proszę Państwa, są pewni ludzie, którzy zostali wyrzuceni z ruchu dobrobytu i pokoju. Oni mówią, że będą rejestrowali ruch dobrobytu i pokoju. Wyobrażacie to sobie? Ukraść komuś nazwę, ukraść komuś logo? Na szczęście procedura jest taka, że będziemy mogli pozwać ich do sądu. A oni sami się ośmieszą w ten sposób,
a my zyskamy większą wiarygodność, bo my Polacy jesteśmy tacy, że stajemy po stronie słabszych, tych krzywdzonych. Jak można zaufać złodziejowi, jak chce ukraść komuś nazwę, tak? Logo chce ukraść, to w ogóle się w głowie nie mieści, proszę Państwa. Także spokojnie, spokojnie, damy radę. To tylko kilka osób, które sieją ferment, ciągle wymyślają jakieś różne bzdury, tłumaczą, że na przykład ta akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Parlamentarzyści bliżej munduru to akcja nielegalna, bo RODO, gdy się wytłumaczyło, że to jest legalne, to tam znowu coś wymyślają. Proszę Państwa, jakaś masakra, a tak przy okazji, jak już mówię o tym, wpłynęło do kancelarii Sejmu nasze pismo rejestrujące komitet do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Mamy tutaj datownik 5 lipca. Mamy pismo złożone. Teraz czekamy na formalności, tak? Myślę, że Kancelaria Sejmu odpowie w maksymalnym terminie, czyli dwutygodniowym. Bardzo skomplikowana sprawa, proszę Państwa. Te maksymalne terminy są nadużywane przez niektórych polskich urzędników. One dotyczą, proszę Państwa, maksymalny termin dotyczy wyjątkowo skomplikowanych spraw, a nie czegoś takiego jak analiza pisma, które jest na jedną stronicę i sprawdzenie dwóch załączników, czyli ilość ludzi niezbędna do założenia komitetu, jak i też niezbędne 1000 podpisów. Tak? Zrobiliśmy nadwyżkę, 1144 podpisy daliśmy, żeby ileś mogli odrzucić, zrobiliśmy specjalnie nadwyżkę. Ciekawe, co wymyślą, zobaczymy, ale proszę Państwa, wyobraźcie sobie, ja uważam, że cały Sejm już wie o tym, bo pismo wpłynęło, tak? Takie rzeczy. Proszę Państwa, to dotyczy ich życia, tak? Będą musieli iść na szkolenie wojskowe, więc to się na pewno rozeszło lotem błyskawicy i cały czas cicho, prawda? I cały czas nie ma nawet komentarza w tej sprawie, że zawiązał się komitet do spraw ich służby wojskowej, bo oni chcą, żebyśmy my, tak? Dymali na poligonach, a my chcemy, żeby oni, skoro takie decyzje wydają, to niech najpierw tego zasmakują, tak? A nie nam życie psują swoimi durnymi pomysłami. Więc myślę, że oni już wszyscy to wiedzą w Sejmie i będą starali się podłożyć nam nogę. Zobaczymy. Tu jest moment właśnie składania naszego wniosku i załączników. Pewnie ukaże się galeria też z tego wydarzenia, bo to jest wydarzenie, proszę Państwa, składamy wniosek o rejestrację komitetu i po tym zaczynamy tą zasadniczą akcję zbierania podpisów, już nie 100 tysięcy, bo na przykład 99, ja wiem, że Państwo cały czas przysyłacie, dziś odebrałem około 10 kopert podpisy, prosiłbym tylko, żeby w miarę pełne listy wysyłać, szkoda tych kosztów, na znaczek pocztowy, tak, czy na list polecony, żeby wysłać na przykład jeden podpis. Zbierajcie te podpisy, będzie jeszcze czas, ale żeby robić to systematycznie. No ale wróćmy do tego, czym nas karmią. Rosjanie bez wyjścia, uciekają całe oddziały, siły rosyjskie są zablokowane w Bachmucie, nie mogą się przemieszczać ani wycofać z miasta. No proszę Państwa, jak ja czytam takie tytuły, to proszę Państwa, to mi się krew gotuje w żyłach. Ja naprawdę jestem zszokowany, jak w ogóle można takie brednie pisać. I to nie usprawiedliwia, że no, jak pisze, gdzieś tam potem dodadzą, jak pisze jakiś ukraiński portal, bo przecież wiadomo, że na Ukrainie się oszukuje Ukraińców. Ale my nie jesteśmy w stanie wojny, u nas można mówić prawdę. Nie wolą nakłamać. Ja myślę, że udziałowcy firmy Lace, tak, tego sobie życzą, tak? Ja tak myślę. To jest, proszę Państwa, oryginalna, ukraińska, aprobowana przez rząd mapa, która pokazuje sytuację. Proszę Państwa, tu jest Bachmut, widzicie, tu jest Bachmut, to są flanki Bachmuta.
Artykuł mówi, że Rosjanie nie mogą uciec z Bachmuta, że tu się zaklinowali. Proszę Państwa, co za brednia. To jest stan z dziś. To jest stan z dziś. Ja mogę tu Państwu jeszcze zrobić podróż w czasie, jak to wyglądało w poprzednich dniach. Jesteśmy teraz na drugim. To jest 30 czerwca. 30 czerwca. Niewiele to się wszystko zmieniło. Jakieś malutkie fragmenty teraz puszczę timelapse, dzień po dniu. Drobne przesunięcia w stylu 200 metrów są usprawiedliwieniem do pisania takich bredni. Proszę Państwa, tu mamy drogę z Bachmuta, nie jest tu oznaczona numerem. Spokojnie sobie Rosjanie mogą tędy wyjechać, a poza tym mają taki sprzęt, że mogą, proszę Państwa, wyjechać nawet przez bagna. Czemu mają służyć te artykuły? No, powtarzam, temu, co lata całe siał w nas Bartosiak, wmawiał nam Bartosiak. Proszę Państwa, i inne tego typu absurdy. W Moskwie kończą się czołgi, kolejne pancerne zabytki jadą na front. Proszę Państwa, chodzi o czołgi T-55, o których mowa już była, nie wiem, przynajmniej rok temu, że warto by je gdzieś tam z tych składów, z tych takich cmentarzy z czołgów z rejonów Rosji odrestaurować, tak, taki refurbishing zrobić i żeby dalej były w służbie. Co ciekawe, jak wiemy, Chorwacja, zdaje się, przekazała Ukrainie właśnie czołgi T-55, tak? To był wielki sukces. Media pisały, że zmodernizowane czołgi chorwackie, czy tam jakieś, jadą na Ukrainę i nikt nie widział problemu w czołgach T-55. Proszę Państwa, na froncie czołg to czołg. Tak w ogóle. Czołg to czołg. To jest bardzo sprawna, potrzebna maszyna. Ja pękam ze śmiechu, jak słyszę, że Ukraina otrzymała śmiertelną broń, bardzo tam ważne pojazdy Stryker. Proszę Państwa, Stryker to jest taki odpowiednik tego Rosomaka polskiego. No gdzie taki Stryker może z czołgiem się w ogóle mierzyć? To się w głowie nie mieści. Przecież czołg jedną salową rozwala, a ten go nawet nie przebije. To samo dotyczy pojazdów Rosomak. Ukraina, Polska wysłała do Ukrainy broń, która tam zmieni losy. Co za głupoty piszą, jak pojazd do przewozu osób, tak, z jakimś małym działkiem ma mierzyć się z czołgiem. Jak chodzi o czołgi, to rzeczywiście można takie rzeczy wygadywać, ale nie w przypadku wozów, transporterów do cholery. Proszę Państwa, no więc zapamiętajmy, jakie to zabytki jadą na front. Tak, Rosjanie, kończą im się czołgi, gdzie cały czas, czy Rostek, czy inne kompanie, Uralwagon zawód, pokazują kolejne partie nowych czołgów, nowych pojazdów, T-90, czy zmodernizowanych tych T-80. Proszę Państwa, to są brednie. Kończą się czołgi. Jak się kończą czołgi, jak oni właśnie uruchamiają produkcję czołgów na cztery zmiany? No to teraz chciałbym Państwa zapoznać z czołgiem T-55. Będzie krótka sprawa. Prototypy są z roku 56-57, a produkcja między 58 a nawet 73 rokiem w przypadku Czechosłowacji, a nawet 81 w przypadku polskich T-55, czy radzieckich, dziś się mówi rosyjskich, to jakiś obłęd, więc do 81 roku produkowany czołg. Proszę Państwa, czołg jest, uważam, bardzo sprawny. Wyprodukowano go w Związku Radzieckim 27,5 tysiąca egzemplarzy. 27,5 tysiąca egzemplarzy. Nie wszystkie poszły na pomniki, spokojnie. W Polsce 5 tysięcy, na Czechosłowacji 5 tysięcy. Proszę Państwa, czołg ma bardzo fajne parametry. Jego masa bojowa, waga, znaczy bojowa, to 36,5 tony. Proszę Państwa, bardzo lekki. On tak się nie zagrzebie w ukraińską plastelinę. To jest bardzo mądre posunięcie. A że tam z końca lat 70., no to sprawdźmy, jak się ma Leopard I, który Niemcy, Dania,
inne kraje ogłosiły, że wysyłają, oczywiście najpierw go muszą wyremontować, wysyłają na Ukrainę czołg Leopard 1, bo w przypadku T-55 to jest zabytek, tak? A w przypadku Leoparda 1 to jest bardzo słuszna decyzja. No chyba, że chodzi o chorwacki T-55, to jest też bardzo słuszna decyzja. No to sprawdźmy sobie dane Leoparda 1, bo jak wiemy, Leopardy 2 zostały popalone. Rosjanie sami się pukają w głowy. Co ci Ukraińcy, co to na to odwaliło w ogóle, że najpierw wysłali najnowocześniejszy Main Battle Tank, a teraz dopiero zastępują go tym starszym, poprzednim modelem? Najpierw doprowadziły do kompromitacji, do spalenia tych Leopardów. Rheinmetall, jak wiemy, zanotował zniżki. Ja, proszę Państwa, wszystko to było mówione, wszystko to było omawiane u nas, że tak będzie, tak? Że czołgi brytyjskie, czołgi amerykańskie nie będą na pierwszej linii, że najpierw zostaną spalone Leopardy. Mówiliśmy to, tak? Dlaczego? No bo trzeba, to już jest, proszę Państwa, niszczenie gospodarki europejskiej takimi metodami. A jak kinetycznie nas odetną, Europejczyków, znaczy, no w sumie ich wtedy, bo nas już nie będzie, to proszę Państwa, w ogóle niemieckie produkty się nie będą sprzedawały. Proszę Państwa, niemieckie produkty zagrażały produktom amerykańskim. Volkswagen, jego cała grupa dawno pobiły ten General Motors, największą przez dekady korporację motoryzacyjną. No ktoś musiał w końcu zareagować. No to właśnie takimi metodami się reaguje. Tworzy się sztuczną wojnę, prowokuje się, tak? Ostrzeliwuje ludność cywilną w Doniecku i co? I Rosja nie zareaguje, tak? Waliliby jeszcze do tej pory, tak? W te osiedla, w te bloki tych byłych Ukraińców, Rosjan, którzy odłączyli się, nie chcieli mieć wspólnoty z ukraińskim państwem i nikt nie zareaguje. Przecież to były jawne prowokacje, to musiało skończyć się wojną. No dobrze, w każdym razie ten czołg Leopard 1 nie jest taki głupi wbrew pozorom, co go będą remontować i wysyłać na Ukrainę, bo proszę Państwa, jego masa bojowa to jest 40 ton, a Leopard 2 to jest 60 i więcej, więc będzie grzązł, nie będzie się nadawał na tamte warunki. I proszę Państwa, prototypy między 61 a 62, a produkcja między 65 a 70. Proszę Państwa, taki sam, identyczny zabytek jak T-55. I w przypadku T-55 są śmichy i ogłupianie nas, tak? Którzy nie znamy się na technice wojskowej, ale w przypadku Leoparda 1 to bardzo dobre posunięcie. No, sami sobie odpowiedzmy na pytanie, dlaczego nas tak okłamują? Dlaczego nas tak okłamują? I być może właśnie te naciski na prezydenta Bidena sprzed kilku dni mają wywołać efekt eskalacji wojny, czyli prezydent Biden ma wziąć na siebie odpowiedzialność przekazania, no bo już nie kongres, tak? Kongres scedował to na prezydenta, przekazania broni, która jest uznawana przez większość krajów na świecie jako broń nielegalna. Oczywiście Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny nie podpisały, zdaje się jakaś konwencja w Dublinie była, ponad 100 państw podpisało, że amunicja kasetowa jest amunicją nielegalną. Tak w skrócie Państwu powiem, bo rakiety HIMARS z tymi głowicami, z kulkami wolframowymi, co mają 180 tysięcy kulek, to jest obejście właśnie tej konwencji o zakazie amunicji, stosowania amunicji kasetowej. Amunicja kasetowa to taka, gdzie te odłamki jeszcze dodatkowo wybuchają, tak? Tak w skrócie, przepraszam tu znawców obronności, ale tu nie chodzi o to, żeby doktorat robić w każdym programie z każdego zagadnienia. Dlaczego taki zakaz uchwalono? Dlatego, proszę Państwa, że nie wszystkie elementy tych odłamków wybuchają podczas eksplozji tego głównego ładunku. One potem stanowią śmiertelne zagrożenie po wojnie dla cywili. I dlatego uchwalono ten zakaz. Co ciekawe, proszę Państwa, Polska też nie podpisała tej konwencji. Żyjemy w kraju zarządzanym przez ludzi, którzy... To chyba było, proszę Państwa, to był przełom rządów PiS-u i Platformy Obywatelskiej. Około 2008 roku, czyli Platforma Obywatelska
generalnie nie podpisaliśmy takiego zakazu, takiego moratorium i cały czas Polska posiada amunicję kasetową. Jest produkowana w polskich zakładach zbrojeniowych. To nas stawia, proszę Państwa, w tym samym szeregu, co wielkie mocarstwa lub bandyci. Proszę sobie wybrać. No i mamy właśnie, tu jest artykuł z wczoraj, uchwalany nowy pakiet pomocy dla Ukrainy i tam się ma pojawić właśnie amunicja kasetowa. Myślę, że Biden nie chciał wziąć na siebie już takiej odpowiedzialności, bo to, proszę Państwa, to jest poważna sprawa z tą amunicją. To nie jest zbrodnia, to nie jest atak na Rosję amerykańską już amunicją, tylko to jest zbrodnia przeciwko cywilom. Tak trzeba traktować używanie amunicji kasetowej, że to jest zbrodnia przeciwko cywilom. No i zastanawiają się wszyscy, czy zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, 7 dni temu administracja Bidena oświadczyła, że no, może rozważa przekazanie. Potem wybuchły afery z kokainą i z córką Huntera Bidena i ja czuję, że w tym nowym pakiecie ta amunicja kasetowa będzie przekazana. Choć, proszę Państwa, nie musi, bo któryś z międzynarodowych zespołów dziennikarskich ustalił, i to chyba amerykański nawet, ustalił, że są dwa pakiety pomocy dla Ukrainy militarne. Jeden to ten oficjalny, o którym wszyscy wiedzą, podpisany przez pana prezydenta Bidena, a drugi to ten nieoficjalny, dystrybuowany przez CIA. I tam są właśnie takie kruczki. Rosjanie często pokazują, czy odłamki, czy jakieś fragmenty broni, amunicji, których nigdy nie było w tych oficjalnych spisach. Domyślać się tylko możemy, że to jest właśnie ta druga transza dystrybuowana przez CIA. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno strona rosyjska udowodni używanie broni kasetowej, choć już taka broń, proszę Państwa, podobno była używana. Tutaj mamy do rzeczy, które publikuje raport organizacji Human Rights Watch, bardzo ważna, potrzebna światu organizacja, tego typu organizacje, taką my też stanowimy, taką my ludzie DIP-u i sam program Musisz to wiedzieć, krzyczymy, jak coś idzie nie tak, która opublikowała raport, że Ukraina użyła w 2022 roku amunicji kasetowej. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, pewnych rodzajów broni nie ma sensu mieć. Ja wiem, że są jacyś wariaci, jacyś szczepnięci ludzie, którzy nakłaniają nas, propagują jakieś takie idee, że powinniśmy mieć broń, którą jesteśmy w stanie zaatakować wroga na jego terenie. Proszę Państwa, to jest bardzo nieodpowiedzialne. Ja rozumiem, że to może być jakiś były pułkownik, tak? Ja tu zmierzam do konkretnej osoby, który twierdzi, że powinniśmy mieć taką broń. Dodaję oczywiście, że gdybyśmy byli zaatakowani. Proszę Państwa, atak może być prowokacją, może być mistyfikacją. I nie powinniśmy, uważam, mieć broni, którą jesteśmy w stanie zaatakować inny kraj. Rosjanie bardzo łatwo zaprzeczyli, udowodnili, że te rakiety Toczka U, które spadały czy na cywilne obiekty w Doniecku, że na początku nawet nam próbowano mówić, że to Rosjanie sami się bombardują Toczkami U, pamiętacie? A później wybuchła w Kramatorsku. I to był ostatni taki spektakularny wybuch Toczki U na infrastrukturze cywilnej. Tam kilkadziesiąt osób zginęło, tam była rzeź. To proszę Państwa, to można powiedzieć, że to była broń kasetowa. Ja nie dziwię się, że takich prowokacji się używa, bo potem, proszę Państwa, jest odwet rosyjski, tak? Jak to Rosjanie mówią, adekwatna reakcja. Ten ostatni atak na Lwów. Jak wiemy, ileś tam osób zginęło, pokazany jest blok rozwalony, kilka osób nie żyje, kilkadziesiąt osób rannych, a Rosja wydała oficjalny komunikat. Atakowaliśmy infrastrukturę wojskową, która jest właśnie zlokalizowana w okolicach Lwowa. Celem ataku była konkretna jednostka ze stacjonującymi tam najemnikami zagranicznymi, głównie Amerykanami.
czołgi Challenger brytyjskie. I proszę Państwa, absolutnie nie mogłem zrozumieć i nie mogłem się zgodzić jako obywatel, jako człowiek na tej planecie, że żołnierze, którzy są przecież zawsze wychwalani, mówię tu o dowódcach, o, zwykły żołnierz wykonuje rozkaz, którzy są wychwalani jako ludzie honoru, że te swoje jednostki, bazy szkoleniowe trzymają w miejscach, gdzie są cywile. To jest, proszę Państwa, tak dziadowskie, niehonorowe postępowanie, że się w głowie nie mieści. Żaden mądry, normalny obywatel nie powinien tolerować, akceptować, powinien się odwrócić gwałtownie od takich polityków, od takich decydentów, jeżeli w trakcie takich działań, a nawet przed, obiekty wojskowe są ulokowane tam, gdzie żyją cywile, to jest, proszę Państwa, zbrodnia wojenna. Zbrodnia wojenna. Dokładnie jest to tak określane w tych konwencjach międzynarodowych. I to samo Rosjanie mówią o tym ataku na tę restaurację w Kramatorsku, gdzie poszkodowani nawet byli politycy kolumbijscy. Ja, proszę Państwa, wyobrażam sobie Kolumbia, kraj biedny, kraj, w którym kobiety zmuszono do prostytucji i uprawiania narkotyków, mężczyzn, to samo i wysyłają ich na wojnę tam na Ukrainie. Ja sobie wyobrażam, że ktoś specjalnie chciał usunąć tych kolumbijskich polityków, którzy akurat przez przypadek znaleźli się w miejscu, gdzie uderzył pocisk rosyjski, gdzie jak wiemy kilkadziesiąt osób zostało rannych. Ja już mówię o tych oficjalnych ukraińskich danych i iluś tam nie żyje, w tym najemnicy. To proszę Państwa, wysłać kogoś w takie miejsce, to tak jakby go chcieć zlikwidować. Hitler w ten sposób rozprawiał się ze swoją opozycją, wysyłał na front wschodni. A oni wysłali parlamentarzystę kolumbijskiego na pierwszą linię walki i on miał być bezpieczny. Strona rosyjska mówi: jeżeli tam zginęli cywile, to jest zbrodnia wojenna ukraińska, bo wojskowi nie powinni stacjonować w obiektach cywilnych w trakcie działań wojennych. Proszę Państwa, nie znam tych przepisów, ale to ma sens. To jest jakby logiczne. Oczywiście nie popieram wojny tej na Ukrainie i ataku i tak dalej, choć uważam, że była nieunikniona, bo to była straszna prowokacja, ale to się trzyma kupy. Już któryś raz mamy bitwę, już któryś raz, że rakieta, choćby rosyjska, spadła na obiekt cywilny. Proszę Państwa, no a jak ma nie spaść na obiekt cywilny, jak w ostatniej fazie lotu? Przecież Ukraińcy doskonale wiedzą, gdzie ta rakieta rosyjska leci. One są bardzo precyzyjnie kierowane, bardzo precyzyjnie. One lecą na punkt. Oni doskonale wiedzą, gdzie ona leci i obronę przeciwlotniczą. Proszę Państwa, taka rakieta, to ona nie leci tam na 7 kilometrach gdzieś wysoko. To są pociski manewrujące, lecące nisko nad ziemią. Proszę Państwa, mogli przywitać te rakiety w bezpiecznej odległości od Lwowa obroną przeciwlotniczą. A oni je strącają nad miastami, jak wiemy z licznych nagrań. No, to się musi od czasu do czasu źle skończyć. Proszę Państwa, obrona przeciwlotnicza używa takiej amunicji, która jest odłamkowa. Na przykład rakiety HIMARS, teoretycznie to może być broń przeciwlotnicza, bo ileś tam tych odłamków. I łatwo sobie wyobrazić, że taki pocisk, który leci rosyjski, nie jest trafiony w ten sposób, że detonuje, że spada gwałtownie, tylko może być uszkodzony i trajektoria lotu już jest zaburzona. Jeżeli leci dokładnie w to miejsce, to jakakolwiek ingerencja w ten pocisk spowoduje, że on spadnie obok. Więc, proszę Państwa, my ludzie powinniśmy wspólnie apelować, żeby oni tę obronę przeciwlotniczą ustawiali w miejsca, które nie zagrożą życiu ludzi. Ja uważam, że nawet to sami Ukraińcy wiedzą. Proszę Państwa, docierają do nas nagrania, co się dzieje w Odesie, proszę Państwa, plażowicze, kurorty, lokale w Kijowie, Lwowie są pootwierane, ludzie normalnie żyją, bo wiedzą, że nie są bombardowani, a bombardowane są obiekty wojskowe. Dlatego żyją, bo gdyby wiedzieli, że
bomba może spaść na ich dom, to by się już dawno stamtąd wyprowadzili. Możliwości mają. Proszę bardzo, Ukraina ma otwarte drzwi na cały świat. Ale ci ludzie nie wyjeżdżają, bo wiedzą, że ich budynki są bezpieczne. Dlatego tam są. To jest logika. To jest czysta logika. Ale nie. Obrona przeciwlotnicza działa w ostatniej fazie lotu rakiety. No to nie dziwmy się, że takie przypadki będą działały. I w związku z tym, kto jest za to odpowiedzialny? Oczywiście Rosjanie są odpowiedzialni, bo strzelają. Ale, proszę Państwa, ostatni wybuch w Doniecku, czy ostatni wybuch w tej Marince, no to przecież oczywistym było, że będzie odwet. No to był. Chcę wierzyć w to, że Siły Zbrojne Ukrainy, czy tam ich dowódcy, nie robią tego specjalnie. Chcę w to wierzyć, że nie robią tego specjalnie. W celu wywołania efektu wielkiej wojny ojczyźnianej. Widzicie, wszyscy jesteśmy zagrożeni, bo, proszę Państwa, Ukraińcy trochę walą w ciula zdaniem ich władz i nie chcą, jak to nie chcą bronić ojczyzny? No ale jak będzie zagrożenie dla wszystkich, to wiecie, to wszyscy złapią za te karabiny, bo będą rzeczywiście walczyli o swoje życie. Ja nie wiem, czy to nie jest ten cel. Chcę wierzyć, że to nie jest ten cel. No ale to by było świniowate. Jak się zachowują nasze władze w razie wojny? Czy będą tak honorowe, że nie skorzystają z tego typu trików psychologicznych? Śmiem wątpić. I nie mówię tego bezpodstawnie, bo, proszę Państwa, ludzie składają podania o zastępczą służbę wojskową. Ileś osób dostało. Została przyznana ta służba zastępcza, czy tam w zasadzie statut, bo jej się nie odbywa. I nagle się coś zmieniło. Nagle niektóre wojewódzkie komendy wojskowe uzupełnień jakieś dziwne rzeczy wymyślają, przy czym każda komenda inny argument, żeby odrzucać ludziom podania. To nie jest honorowe postępowanie, to jest łamanie polskiego prawa. A ja mam uwierzyć, że w czasie wojny takich numerów nie będą robić? Nie, dlatego nie wierzę. Berliner Zeitung rozpisuje się właśnie na temat popalonych leopardów, bo, przepraszam, taka długa dygresja mi wyszła. I proszę Państwa, wiele, czy francuskie media, czy inne, stwierdzają potężne straty po stronie ukraińskiej. W tej kontrofensywie ukraińskiej zostało zniszczonych, proszę Państwa, 300 czołgów i 700 opancerzonych pojazdów. No plus inne straty, chociażby tymi atakami na tyłach ukraińskich. Wyobraźcie sobie Państwo plac, na którym stoi 300 czołgów. Nawet w tych politowania godnych nagraniach ku pokrzepieniu serc dla Ukraińców na TikToku w jednym miejscu nie zgromadzono więcej niż tam 50. Jakie się to wydawało, jaka pięść uderzeniowa, jakie to było silne, mocarne. Proszę Państwa, 300 czołgów i 700 transporterów. Tylko przez ostatni miesiąc. Straty ukraińskie są potworne, ale wmawia nam się, że jest wszystko dobrze, że to Rosjanie uciekają w popłochu. No to mamy, proszę Państwa, artykuł na podstawie informacji z miasta Charków. To jest, proszę Państwa, rosyjski portal o Charkowie, tak? Bo dużo Rosjan jest tam. I dowiadujemy się, że na cmentarzu wojskowym w Charkowie nie ma już miejsc. Nie ma już miejsc. To samo dotyczy innych cmentarzy w okolicy i podobno to samo dotyczy innych cmentarzy na Ukrainie, że już nie ma miejsc. I to nie jest fake, bo ukraińska z kolei prasa, Charków dziś, Charkiv Today, już 15 maja publikowała artykuł o tym, że na cmentarz wojskowy w Charkowie wrzucono, proszę Państwa, do jednego dołu w workach, bez worków, 1220 ciał. I dziś, jak ukraińska prasa to opublikowała, oni to w tamtym roku już zrobili,
To dopiero teraz jest dochodzenie. Proszę Państwa, będą wszystkich wyciągać, sprawdzać DNA, kto jest kto. Pomieszali wojskowych z cywilami, po prostu jak mięso, jak te utylizowane po jakichś ASF-ach bydło do jednego dołu jeszcze powinni to podpalić. Proszę Państwa, tam naprawdę jest źle. A strona amerykańska głównie, bo to stamtąd idzie ten nacisk, wmawia Ukraińcom przy tej operacji, przy tym kontrataku, spokojnie, nie przejmujcie się. My jak atakowaliśmy III Rzeszę w II wojnie światowej, to też mieliśmy straty na Omaha Beach, gdzie tam, jak wiadomo, jeden taki jest film historyczny, zapomniałem tytułu, jeden wehrmachtowiec zastrzelił z karabinu, zdaje się MG-42, 1000 Amerykanów. I dziś oficjalnie dowódca wojsk amerykańskich mówi, nie przejmujcie się Ukraińcy, my też ponieśliśmy straty, ale potem za 90 dni już byliśmy w Paryżu. Proszę Państwa, to jest naprawdę jakaś obłędna sytuacja. Nie przejmujcie się, że wyrżnęli Was w pień przy bezsensownym ataku? To co będzie dalej? A dalej już Państwu mówię. To jest analiza rosyjska, analiza przyszłości Ukrainy. I też zastanówmy się, jak to może być u nas, pod warunkiem, że teoria pasa spalonej ziemi jest teorią błędną, oczywiście. Na Ukrainie wprowadzono przepis, który mówi, że wszyscy wyżsi urzędnicy państwowi, niezależnie czy ze sfery cywilnej, czy ze sfery militarnej, muszą władać językiem angielskim. Równolegle weszły też przepisy, że dzieci już, staje się, od drugiego roku życia mają się uczyć języka angielskiego. Wygląda na to, że język angielski staje się powolutku drugim językiem na Ukrainie. I ja nie wiem, czy za jakiś czas nie będzie to pierwszy język na Ukrainie. Mamy tu do czynienia, zdaniem analityków rosyjskich mediów, z transformacją społeczeństwa, co może... Proszę Państwa, ja uważam, że po prostu to jest też dobre dla kapitału, bo skraca na przykład drogę do docierania do podwładnego. Od razu jakiś lobbysta zagada do jakiegoś tam ministra czy szefa w jakiejś fabryce, co ma robić. Tak? No, komunikacja z niewolnikiem się po prostu skróci. Że nie trzeba będzie tego przez tłumaczy rządowych, tak? Tylko bezpośrednio każdy szef urzędu skarbowego, powiedzmy ichniejszego ZUS-u i tak dalej, jego zastępcy, wszyscy mają mieć perfekt język angielski. To jest trochę sytuacja nienormalna. Może później co, dolar nawet być walutą na Ukrainie, a może... I kolejny tytuł, który przekonać ma nas do tego, jacy to słabi są Rosjanie. Już, proszę Państwa, te tytuły z Putinem, które miałem dla Państwa przygotowane, ale ciągle jest coś ważnego, że już pomijam, są porażające. Że jeszcze Putin żyje, to ja się dziwię. Rosjanie uciekali w takim popłochu, że zostali w samych majtkach. Artykuł. Siły zbrojne Ukrainy prą na wschodzie przed siebie i dają się Rosjanom we znaki. Proszę Państwa, no, jak prą, to ja już to Państwu wielokrotnie pokazywałem. Wszystko stoi w miejscu. Tam ciągłe te ataki przy Robotino, tak, to jest blisko tego zbiornika Kachowskiego w stronę Melitopola. I te pitekatki, które od miesiąca są zdobywane i nie są zdobyte. Proszę Państwa, no to jest jeden wielki fałsz. Jeden wielki fałsz. Ale chcę coś Państwu pokazać, no co zwala z nóg. Tu mamy do tego nagranie z ukraińskiego oczywiście Twittera. Mamy tutaj w gaciach uciekających, bo ten dom ma ostrzał i oni uciekają na sąsiednią posesję. Proszę Państwa, jeszcze raz przyjrzyjcie się temu króciutkiemu nagraniu.
zwracając uwagę na górną prawą część. Proszę Państwa, ja wiem, że to nie jest w dobrej jakości, ale zaraz Państwu to nagranie pokażę w dobrej jakości. Ono jest rozmyte, jest zmniejszona jakość, rozdzielczość, ale tu jest wyraźnie rozmyte tło. To jest tak zwany blur. Tu coś było, co zostało, proszę Państwa, wyblurowane, zamaskowane. Tu coś było. Pokazani są Rosjanie, którzy uciekają. To bardzo dziwne, bo wiem, ten film możemy znaleźć na naszej stronie cw24.tv, który jest zupełnie inaczej opisany. Jako Warlik 185, brawa dla ukraińskich wojaków, że postanowili szybciej uciec, niż najpierw założyć mundury podczas ostrzału. Proszę Państwa, neutralny kompletnie komentarz. Dbamy o to, żeby te komentarze były neutralne. Nie mścimy się tutaj, haha, Ukraińcy uciekali i tak dalej, absolutnie, wręcz brawa, że uratowali życie. Tak, tak, każdy pacyfista powinien postąpić. Proszę Państwa, już widzimy, że jest zupełnie inna jakość, ale tu jest napis, który na tamtym nagraniu był zamaskowany. To jest, proszę Państwa, opublikowane przez Donbas Texas. O, taki, już było o nim kiedyś, dawno temu, w programie, musisz to wiedzieć, Amerykanin, były żołnierz Stanów Zjednoczonych, który walczy po stronie rosyjskiej, po stronie Donbasu bardziej, tak, bo to oni mają, proszę Państwa, autonomię, tak, to nie jest tak, że to jest, w skrócie się mówi Rosja, ale to są, proszę Państwa, donieczczanie, tak. I tutaj, proszę Państwa, jest dłuższy oczywiście fragment, z tą komiczną muzyką. I to jest nagranie, proszę Państwa, zrobione przez rosyjskiego drona. A uciekają Ukraińcy. Ale co tam, proszę Państwa, dla Ukraińca, który zamazał źródło i opublikował, że to byli Rosjanie, a polscy dziennikarze tak po prostu to powielili. I proszę Państwa, oni potrafią tropić fejki. Komedia, prawda? A tu jeden z brytyjskich polityków, który przedwczoraj wypowiedział straszne słowa. Uważam, że Brytyjczycy, w tym Polacy w Wielkiej Brytanii, powinni się zastanowić. Cały czas jest realny ten scenariusz, gdy wojna będzie eskalowała, wypchnięcia Polaków z Wielkiej Brytanii bezpośrednio na wojnę. I uważam, że ten scenariusz wypchnięcia, wielokrotnie przeze mnie wróżony, wypchnięcia z Wielkiej Brytanii Polaków tam pracujących, mieszkających na wojnę, jest cały czas realny. Tu mamy wypowiedź jednego chyba z ministrów brytyjskich, który otwartym tekstem mówi, że Wielka Brytania powinna wejść do wojny z Rosją. Proszę Państwa, oni zawsze tak podpuszczają. Dziwną politykę ma Wielka Brytania. Posłuchajcie słów tego człowieka. My już jesteśmy na wojnie w Europie. Musimy bezpośrednio stawić czoła Rosji. No proszę Państwa, straszne. A to jedno z nagrań rosyjskich. Ja tych nagrań Państwo pewnie też dużo oglądamy i zastanówmy się, czy gdyby rzeczywiście była narracja wśród rosyjskich żołnierzy, czy tam tych Donbasu, tak notabene Państwu powiem, że Ukraińscy, oczywiście nie wszyscy, bo dużo jest już jakby po drugiej stronie, tak, świadomości tej normalnej, to oni mówią, że my to tak Rosjan to się nie boimy jak tych z Donbasu. Proszę Państwa, oni w jednym państwie jeszcze do niedawna żyli, to jest ciekawe. Ale tu mamy wypowiedź dowódcy baterii, artylerii. Posłuchajcie, co mówi ten facet. Może kłamać, tak? Może kłamać teoretycznie, ale przekaz idzie do Rosjan. Ten przekaz oglądają inni żołnierze, inni obywatele. Oficjalny przekaz rosyjski, czyli propaganda, tak? To, co ma zapaść w umysłach, w mózgach ludzi, jest następujący. My staramy się zapłacić z minimalnym rozliczeniem,
starają się po domach nie bić, to jest... My staramy się atakować, żeby minimalne straty były na przykład dla domostw. Nie strzelamy po domach. Jak można больше stanowisk infrastruktury, ponieważ my nie wojujemy. U nas jest realna spec-operacja. My nie wojujemy z tymi domostwami, z infrastrukturą. My mamy specjalną operację. To jest z minimalnymi потерями, z sobą starą, именно зайти. То есть мы занимаемся на самом деле освободительной миссией. Если бы мы выходили бы с войной, это бы уже инфраструктура уже давно бы не было. Jeżeli my byśmy prowadzili taką normalną wojnę, to tej infrastruktury już dawno by nie było. I ja się z tym zgadzam. Proszę Państwa, produkcja materiałów wybuchowych jest tania w Rosji. Mogą uruchomić na przykład 10 milionów obywateli do produkcji takiej amunicji i co? I tego chcemy? Bez sensu, kompletnie. Dyplomacja. A jak, proszę Państwa, ktoś jest tak przekonany, że ta wojna jest potrzebna, że trzeba tam walczyć i kontrnastuplenie, tak, że ten kontratak trzeba przeprowadzić, no to, proszę Państwa, tu pan Ukrainiec sam tłumaczy, siedząc w okopie przy ostrzale. Zepizdana. Kontrnastup wam, suka, blядь, idźcie po kontrnastupirujte, jebany w rot, nachu. Co, chcecie kontrnastuplenia, tak? No to sami idźcie. Jak ładnie to teorii wygląda, tak? A tu żołnierz ma dość, ma po prostu dość. Jak ty, braton? Братан, всі контужені нахуй, возле нас порозривалися, блядь. І за то, що лежали за деревами, то, блядь, ну, без осколків. Братан, їбать, ми з Боді нахуй в обнімку просто лежали, нахуй. Я ззаді мене. Возле нас два так упало. Я бачу, нахуй. Такого збоку от біля мене уїбав. Я тільки голову підняв, подивився, що за окном. Братан, я не пускаю голову і не тіпав. Ну і таким простим язиком жовнірським opisułem, jaki mieli ostrzał, a liczą się te słowa na początku. Tak, kontrasnuplenie, no i sami idźcie, tak, sami idźcie. No ale, proszę Państwa, tu mamy wypowiedź jeńca ukraińskiego, który opisuje, jak ta sytuacja na Ukrainie wygląda. No, u nas już jest blisko, blisko, jak WKU odmawia przyjęcia podania. No wyobrażacie to sobie? Рядовой Ривера Александр Николаевич. То, что дома рассказывают знакомые, что буквально со дворов забирают, вот кто на улице дают повестки, в магазинах дают повестки, в кафе дают повестки. Ну, практически добровольно, примусово, как-то. To, co ludzie mówią, że wszędzie te powiastki wojskowe im dają, to mówi, to tak jest, no, że to jest dobrowolnie przymusowe. No jakie dobro? Bo wiecie, jest ten mit, że wielkiego zrywu obywatelskiego. Proszę Państwa, ci, którzy z innych krajów jadą na Ukrainę, dostają w przypadku Polaków to jest 30 tysięcy złotych na miesiąc. Nie pojechaliby tak po prostu za normalną wypłatę narażać życia. Tam są naprawdę duże straty, ale o nich się nie mówi. Amerykanie dostają 1000 lub 2000 dolarów na dzień, czyli 30 lub 60 tysięcy dolarów na miesiąc. No Polakom płacą 30 tysięcy. Proszę Państwa, 30 tysięcy na miesiąc, no okej, to kupa kasy, ale jak już ktoś ma narażać swoje życie, to co? 30 tysięcy nie pomyśli, jak już i tak ma robić takie rzeczy? No, proszę Państwa, to jest obłęd jakiś. To tak. To ja byłem w Republice Polskiej na должность боевого медика взвода. Byłem tam byli w Polsce szkolony przez polskich instruktorów na medyka. Kanadyjscy i czescy też. Потому что приезжали раз в неделю. Они к нам и też byli Amerykanie. Было видно, что они с поляками что-то общаются, что-то как-то, наверное, дают какие-то корректировки или что, какие-то, может, указания. Проживали мы где-то около города Лодзь, в каком-то лесу. В околицах Лодзи, как слышите, были школени. Был какой-то заброшенный лагерь, или пионерский, или турбаза какая-то была. Какой-то старый опущенный обоз, модульный, база туристичная. Городок модульный.
Модули были на 4 человека. Такий контейнеровый хиба объект. С иностранными инструкторами общались через украинских переводчиков. С Варшавы приезжали переводчики, и они переводили с польского на украинский. Нам тłumaczyli z polskiego, czeskiego i angielskiego na nasz ukraiński. Где было на украинском языке, где как правильно класть турникет, повязку и все, что с медициной связано. И no jak słyszymy, samo tylko Ministerstwa Obrony США. Nam podstawowe dali, informacje dostali, jak ja tak poniel, chronić życie, a zrobili z nich wielkiego medyka. Wszystko było podpisane przez Ministerstwo Obrony Stanów Zjednoczonych. Nam сказали, że nas должны поменять byli утром 92-я бригада. Утром вышли на нас, сказали, вас вечером поменяют. Ближе к обеду обещали нам, że нам zmianę zrobią w okopach i nas nie wymieniali. Аж в конце Россияне нас окружили. Завязал собой недолгий, загнали нас в самый крайний окоп. Уже у нас было 2 200-х, был один тяжелый 300-й и были тоже. Но трвала какая-то битва, мелишьме забитых и раненых. Сдались. Чувствую себя. Потом все поддались мы. Надали медицинскую помощь, был ранен. За мной все есть окей. Кормят нормально, спать есть. Направили мне лекарь российцы. Спасибо. Забрали, вот нас был тяжелый очень. Вот этот самый дед, 53 года, там у него две ноги были, тоже надали ему медицинскую помощь. Иного нашего коллега, 50-летнего, тоже направили. Эвакуировали и забрали его в госпиталь. Вот сейчас получается, как нас взяли, то мы не можем понять, почему нам никто ничего не сказал, что к нам нас окружают и заходят. Получается. И до той поры не может зрозуметь, дlaczego nikt их не ostrzegł, że idzie rosyjski atak, a wiemy, że Ukraińcy dysponują całą flotą dronów. Najprawdopodobniej nawet obserwowali ten atak, ale co tam, jeden czy 15 żołnierzy. A w tym czasie, proszę Państwa, Odessa, to o czym wcześniej mówiłem, leżakują, kąpią się w basenach. Tak to wygląda w kurorcie w Odessie. Ludzie chcą normalności. Ludzie chcą normalności. Ale to my mamy się wyrzekać tutaj, prawda? Prąd, gaz, woda, ścieki, ceny w sklepach. Żeby ktoś mógł otrzymywać pieniądze za wysłane uzbrojenie. Bo przecież to nie jest za darmo. Tam nie ma akcji charytatywnych. Ktoś za to pieniądze kasuje. A tu mamy takiego Amerykanina, który pewnie dostaje 30 tysięcy dolarów, jeździ i odbiera rannych Ukraińców z pola walki. No, wiecie, stara się, kupę kasy dostaje przecież. To takim samochodem chyba typu ATV podjeżdżają i Ukraińcy wynoszą z Liesa Pasatki ciężko rannego żołnierza. W ogóle coś mi nie pasują te ich jaskrawe oznaczenia na rękawach i hełmach. Wydaje mi się, że w następnej fazie wojny będą używane drony, które będą w ten sposób rozróżniać wróg, przyjaciel. Taką chmarę dronów puszczą i ci, którzy mają niebieskie opaski na hełmach i rękawach, które są przecież widoczne z daleka, że te małe drony ich nie zaatakują. I to samo dotyczy nowych oznaczeń na pojazdach ukraińskich. Już tych SS-mańskich krzyży tak nie malują, tylko teraz w takim małym, jasnym, błękitnym kwadraciku jest niebieski krzyżyk. Moim zdaniem to jest właśnie sygnał dla sztucznej inteligencji wróg, przyjaciel, i taka chmara dronów po prostu będzie wysłana. Także taka chmara dronów po prostu będzie sama decydowała, kogo zaatakować. A to, proszę Państwa, kolejne skupisko rozwalonego sprzętu NATO. I tu mamy taką też piosenkę rosyjską, która też pokazuje, jaki jest stosunek
Ukraińców, przepraszam, Rosjan do tych oddziałów ukraińskich. Oni są przekonani, że walczą z faszystami. Jebaszym po faszystach, jebaszym. W Rosji, no rzeczywiście, jest już coraz bardziej aktywny ten mit wojny ojczyźnianej, czyli dotyczących wszystkich obywateli, i uważam, że to samo też próbuje prezydent Zełenski uruchomić. Jest to bardzo niebezpieczny trend, który może poszerzyć działania wojenne. A to inni Ukraińcy, którzy śmieją się, bo są w brygadzie szturmowej, jeszcze ani razu do szturmu nie szli i witają z mięsa, jak oni to nazywają, pizdoreza, przepraszam. Myślę, że jakiś słownik powinien wyjść, gwary frontowej. Подходят по три нахуй, по три раза в сутки занимаем круговую оборону. Связи не было и не будет. Первый раз завели на 12 не часов. Не мамы жадной лончности, сидим мы тут с лопатами. Сказали на день, вывели нахуй через 4 суток. Всем все похуй. Никого ничего не ебет. Полторы литры воды, нахуй, блядь, на сутки в человека, заебись, нахуй, все. На добе полтора литра воды. No, proszę Państwa, skonfrontujmy te wszystkie, tutaj do tych, którzy jesteście werbowani do udziału w tych działaniach wojennych. Ukraińcy zawsze mówią, że obiecywali mi, że będę w drugiej linii. Obiecywali mi, że ja tylko będę w jakiejś tam służbie pomocniczej, a po 5 dniach już był na pierwszej linii frontu. 1,5 litra wody na dobę, na człowieka. Jak to wszystko ładnie wygląda w tej reklamie. A potem kończy się to właśnie takimi sytuacjami. To są, proszę Państwa, szczere relacje Ukraińców, nie żadni tam Rosjanie, to są Ukraińcy. I prosy, gdzie go szukać. Jeśli przyjeżdża, to daje, suka, prosto jakichś tabletek niepoznanych. Każe obracać. No i jeszcze im jakieś tabletki, o których nie mają zielonego pojęcia, czym są te tabletki, dają. No rzeczywiście trochę... Pobudzony jest ten człowiek, może być po tych tabletkach. Co to za, no, jak? Все жить хотят. Ну, правильно? Конечно. Все, пиздано. Хуярят, блядь, нахуй. Вот так вот, заходят по 114 человек, возвращаются по 35, по 40. Wszyscy chcemy żyć. 100 kilkanaście osób, 130, 113, przepraszam, już nie pamiętam, wysyłają, a wraca po 30-40. No proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że ci, którzy dostają się do niewoli, jak i też giną na tej pierwszej linii, to tam nikt ich nie gani za używanie języka rosyjskiego. Te fajne TikToki, te fajne filmiki gdzieś tam z drugiej linii, z obsługi haubicy, to tam obowiązuje język ukraiński. Ja nie wiem, czy czasami nie dochodzi do takiego ludobójstwa, które ma usunąć z Ukrainy tych wszystkich rosyjskojęzycznych, że to ich się wysyła na rzeź. Ja nie wiem, czy to o to nie chodzi. Tego też nikt nie bada. Tu też nie ma, proszę Państwa, odpowiednich analiz na ten temat. Ja widzę potężną ilość tych z pierwszej linii, co po rosyjsku mówią, i tej z drugiej, którzy mówią po ukraińsku. Nie wiem, czy to nie jest właśnie taka eugenika. Любим мої новися. Це розумієте, 31-ша бригада, яку треба доповнити. Ні разу не штурмувала. Але нам ціла одне, розумієте? Ale to mistrz drugiego planu, ten mówi, że jesteśmy tam 31-ą brygadą, no szturmową, a ten drugi mistrz mówi, ani razu nie szturmowaliśmy, tak? Мужики по 45, по 50, по 60 лет. И в ogóle у нас są facetci по 50, по 60 лет, штурмовая бригада. Азовцем кинуло до Европы, розумієте? Повністю. А тут не знаю, о що ходило, чи о азовців, азовці, хто ж їх там хіба впустили.
na tę pierwszą linię. W mediach ukraińskich filmiki, proszę Państwa, w telewizji, co robić, żeby uchronić się od wybuchu atomowego. Się zastanawiam, co oni tam na tej wojnie będą prowokowali. W każdym razie, jeżeli cię wybuch atomowy zastanie w samochodzie, to maskę załóż, okulary, proszę Państwa, jakieś kity w ogóle. Polecam Państwu nagranie, to sprzed kilku dni, z niezależnych mediów amerykańskich. Jeden z ludzi odpowiada na ciekawe pytania dotyczące dokumentów, do których dopadł kiedyś. Dziś to już jest leciwy człowiek, ponad 80 lat. Znalazł plany wojny jądrowej, proszę Państwa, z lat 60., gdzie wojskówka amerykańska planowała zaatakować Związek Radziecki i państwa wokół Związku Radzieckiego. Dla nich wtedy oczywistym było, że Chiny też muszą być zbombardowane atakiem nuklearnym. W tym planie, proszę Państwa, to są fakty, to są dokumenty amerykańskie. On powiadomił o tym prezydenta Kennedy'ego, bo to po Eisenhowerze było. Każde miasto powyżej 25 tysięcy ludzi miało być zbombardowane na terenie Chin, Rosji i też, proszę Państwa, krajów byłego Układu Warszawskiego, a przecież do nich też należała Polska. Nie mógł wyjść z szoku. Wtedy ludność świata liczyła około 3 miliardów. W pierwszym uderzeniu miało zginąć, proszę Państwa, 600 milionów ludzi. Następne 600 milionów miało zginąć po iluś dniach na skutek choroby popromiennej. Co ciekawe, w tych analizach, w tym planie uderzenia na nas, wtedy byliśmy częścią tego systemu, też mieli ucierpieć, proszę Państwa, a obywatele krajów europejskich, takich jak Niemcy, Francja, ze względu na opad promieniotwórczy. Takimi planami dysponowały Stany Zjednoczone i chciały je wdrożyć. Na szczęście później Związek Radziecki nadrobił technologicznie te nośniki broni atomowej i nastąpił pad. Dostaniecie Państwo link do tego jakże pouczającego wywiadu. I troszkę może ciekawostek. Tu mamy żołnierza, który pokazuje, że dostał, proszę Państwa, 1 000 000 rubli za zniszczenie czołgu Leopard. Jeden z artystów rosyjskich, nieistotne jak się nazywa, obiecał ze swoich pieniędzy, że wypłaci każdemu żołnierzowi 1 000 000 za zniszczonego Leoparda, czy tam za pierwszego Leoparda. 1 000 000 rubli to jest około 44 tysięcy złotych. I ten żołnierz, no, zamaskowany, jak wiemy, są te akty terrorystyczne. Proszę Państwa, tysiące Ukraińców dostało wiedzę, jak konstruować bomby. Tysiące Ukraińców. Sami sobie wyciągnijmy z tego wniosek. On mówi, że dostał i pokazuje ten 1 000 000 rubli. W dany moment получил 1 000 000 рублей od narodowego artysta Rosji Grigorija Lepsa za zniszczony tank Leopard. Od Grigorija Lepsa, że zaświadcza, że dostał ten 1 000 000. I druga taka ciekawostka to jest, proszę Państwa, to też i w Polsce, pamiętam, były takie sytuacje. Jest jakaś bitwa, jakaś rekonstrukcja. To jest chyba gdzieś na Białorusi lub w innym kraju takim, który ucierpiał na skutek II wojny światowej. Jest to akcja, gdzie Niemcy się tu bronią, grupy rekonstrukcyjne w tych oryginalnych mundurach, a atakuje Armia Czerwona. I proszę Państwa, w trakcie tej rekonstrukcji jeden z widzów tak się wczuł w rolę, być może, że weteran, bo taki leciwy człowiek, albo jakiś może syn weterana, że podbiegł do tego Niemca i zaczął go kopać. Proszę Państwa, to oczywiście był Białorusin, tylko uczestnik rekonstrukcji. No, bardzo komiczna sytuacja, ludzie się będą śmiali. Ура! Ура!
Proszę Państwa, żołnierze Armii Czerwonej ratują Niemca przed atakiem cywila. Bo tamten miał mundur hitlerowski, no proszę Państwa. Takich mamy niektórych obywateli też w Polsce. Kolejny bunt na Ukrainie. Żołnierze nie chcą walczyć. Przyjechał oficer polityczny, im kładzie do głowy obowiązek, a oni nie chcą. Kilka informacji z Polski. Pijany Ukrainiec rozbił Alfa Romeo w Zielonej Górze i zaatakował ekipę karetki. Wcześniej groził dziewczynie. Myślicie Państwo, jak to będzie wyglądało, jaka będzie odpowiedzialność tego Ukraińca? No to może niech nam troszkę przybliży przyszłość artykuł z Wyborczej. Ukrainiec podejrzany o zaatakowanie ratownika medycznego w Bydgoszczy pozostaje na wolności, bo ojciec na wojnie, matka bez środków do życia, lepiej niech pracuje, uzasadnił swoją decyzję bydgoski sąd. Także być może skończy się tym samym. Za to w Tomaszowie Lubelskim Ukraińcowi grozi nawet dożywocie, a pójdzie na odwyk. Nożem zaatakował dwóch tomaszowskich policjantów. Co tam polski policjant, proszę Państwa, niech tam otrzeźwieje, na pewno będzie porządnym obywatelem. Ciekawe też, jak się skończy sprawa, którą czytamy na stronie prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jest złożony akt oskarżenia przeciwko 61-letniemu obywatelowi Ukrainy, który, proszę Państwa, jest oskarżony o handel ludźmi i gwałty. Dopuścił się tego na dwóch nieletnich Ukrainkach. I tu rzeczywiście może otrzymać wysoki wyrok, bo nie na Polakach. Bo nie na Polakach. Proszę Państwa, ja się specjalnie w tej chwili trochę mszczę i nabijam, ale to są fakty. No, popełniają poważne przestępstwa i co, odwyk albo przepraszam tylko? No, to są rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale nie miejcie wątpliwości, gdyby rządziło Prawo i Platforma Obywatelska, bo to samo, to by było tak samo. Proszę Państwa, też znany polityk, kolega pana Bosaka z Ruchu Narodowego, czyli pan Artur Zawisza, też, proszę Państwa, podobnie jest traktowany przez polski wymiar sprawiedliwości, jak ci Ukraińcy, którzy tam atakują nożem policjantów, czy też ratowników medycznych. Właśnie zapadł wyrok na pana Artura Zawiszę, który jeździł bez uprawnień do kierowania pojazdami, bo miał je zabrane, czyli prawo jazdy, i spowodował jakiś wypadek. Proszę Państwa, uniewinniony. Całe szczęście, że pan Artur Zawisza, który jest słynny z takich incydentów, nie pójdzie, proszę Państwa, do więzienia, bo co my byśmy, proszę Państwa, co my byśmy bez takich polityków zrobili? Jeszcze pan Bosak by był załamany, nie mógłby normalnie prowadzić kampanii dla Konfederacji. A może jak w przypadku zablokowania konta na Facebooku, tu pan Cieszyński tak się wysypał, że PiS pomógł. Proszę Państwa, jak można w ogóle pomóc, jeżeli chodzi o niezależne sądy? To jest w ogóle... aż się, może właśnie też PiS tutaj nacisk złożył na niezależne sądy. Może PiS pomógł w ten sposób panu Zawiszy. Teraz pan Bosak będzie mógł spokojniej robić kampanię wyborczą dla Konfederacji. A państwo normalnie będziecie sądzeni, tak jak ja i każdy inny. Ciekawym też, jak będzie, proszę Państwa, z synem pani posłanki Iwony Arendt z Olsztyna, tam właśnie okręg warmińsko-mazurski, który katował swoją dziewczynę byłą. Nagrywali to sobie, to Państwo możecie po tytule znaleźć. Ale świnie. Proszę Państwa, no, nie czepiałbym się pani posłanki, gdyby nie to, że ona mówi, no,
Pociągnął ją za włosy i opluł wielkie mico. Proszę Państwa, zobaczycie, jak z budziorami na jej klatkę piersiową wjeżdżał. To się w głowie nie mieści. Jakie bestie są dziećmi polskich polityków. A tu mamy takiego, też jak już mówię o tych pijanych, proszę Państwa, którzy kierują, no to pamiętamy takiego posła z tej koalicji obywatelskiej, Sterczewski. Proszę Państwa, no nabombowany na rowerze, no i my jesteśmy karani, a on nie. No i jest, proszę Państwa, afera z nim związana, bo kupił telefon za 8 tysięcy, tak? Plus 857 zł ubezpieczenie tego telefonu i że to jest nadmierny wydatek. On się tak jakoś tłumaczy, wiecie, jak Morawiecki mniej więcej, że lepiej raz na kilka lat dobre urządzenie kupić, bo to jest do pracy ten telefon, niż co roku zmieniać tańszy model. Panie Sterczewski, w zasadzie do Pana to nie mówię, bo to... Mówię do nich wszystkich. Proszę Państwa, mamy tutaj fakturę, nie, przepraszam, wykaz, wykaz składników majątkowych, bo on mówi tak, z końcem kadencji ja ten telefon odkupię po cenie rynkowej. Ciekawą rzecz powiedział, patrzcie, jak to jest, że to wszystko, co oni kupują na biura, to pod koniec kadencji mogą sobie po cenie rynkowej. Czyli co, że używany na przykład, że pęknięty, tak to załatwiacie? Proszę Państwa, kochani dziennikarze, trzeba dopaść do tych rejestrów korzyści. Po jakich cenach oni kupują te wszystkie gadżety, które kupili na biura poselskie? Bo on się tłumaczy, że to jest nie moje, że to jest własność Kancelarii Sejmu, ale potem będzie moje, tak? Po cenie rynkowej. Czyli co? Kupił pan 1 marca tego roku? Nie, tamtego roku? I po cenie rynkowej sobie potem pan odkupi, tak? To jest ciekawa sprawa, także przy tej okazji po prostu się wysypał. Proszę Państwa, sami sprawdźcie, ile kosztuje iPhone 13 Pro. No połowę tej ceny, nawet mniej. iPhone 14 Pro też kosztuje mniej. Skąd ten Sterczewski wykombinował cenę 7937? To ja nie mam zielonego pojęcia. I tu nad tym powinniśmy się skupić. A tak w ogóle to warto by trzepać te rejestry korzyści, jak to po kadencji posłowie sobie odkupują rzeczy, do których się przyzwyczaili. To tyle na dziś. Dziękuję i zapraszam na jutro.